tym filmie opowiemy Wam o bezpieczeństwie karpi na podstawie maty Avenger SS Cradle wersji Large. Zapraszam. Się ma albo się nie ma. Z pewnością wszyscy karpiarze przyznają mi rację, że bezpieczeństwo karpi jest najważniejszym aspektem naszego hobby. Jeżeli stoicie przed wyborem maty karpiowej typu kołyska i nie wiecie, czy będzie ona odpowiednia do waszego stylu wędkowania, to z pewnością w tym filmie dowiecie się wszystkiego, co pozwoli wam na zdecydowanie się, który model maty karpiowej będzie dla was najlepszy. W tym filmie opowiemy o matach typu kołyska i powiemy, dla jakich karpiarzy i do jakich warunków karpiowania zdadzą się najlepiej. Mam tu przed sobą matę Avenger od firmy Prologic w wersji Large. Mata, jak widzicie, jest dosyć spora, pomieści nawet amury, jeżeli będą one waszym targetem bądź przyłowem, także nie musicie się przejmować o to, że będziecie mieli problem z tym, że ryba będzie zwyczajnie wystawać poza pomoc tej maty. Co istotne, to tak jak widzicie, mata wisi w powietrzu. Tym charakteryzują się właśnie kołyski karpiowe. Dzięki temu, że stoi na czterech nogach, możemy wypoziomować ją bez względu na warunki, jakie panują nad naszym łowiskiem. Bo tak na dobrą sprawę, pierwszym scenariuszem, w którym należy rozważyć zakup maty typu kołyska, jest właśnie nierówność terenu. Dzięki tym, że wszystkie nóżki po każdej stronie są bardzo szybko regulowane, mata Avenger od Prologica jest świetnym wyborem właśnie na takie lesiste bądź krzywo po prostu położone zbocza, gdzie musimy oporządzić karpia przed uprawnionym zdjęciem. Oczywiście mówiąc oporządzić, mam na myśli przede wszystkim wyjąć zestaw, zdezynfekować i przygotować się do wymarzonego zdjęcia, być może z naszym PB, bo z pewnością ta mata pomieści rekordowo duże karpie. Jak widzicie, przy robieniu zdjęć, co istotne jest to, żeby ryba, nie daj Boże, nie pochlapała naszego obiektywu w trakcie, kiedy się z nią fotografujemy. Najgorzej jeszcze, kiedy robimy to sami. Dlatego, kiedy oczywiście pamiętamy o tym, żeby zawsze polewać karpia, by przysporzyć mu jak najmniej problemów na brzegu, to w tym wypadku woda, która mogłaby się nagromadzić w każdej innej macie, w tej się nie nagromadzi, bo wypłynie przez boki. Boki, jak widzicie, są wycięte z siatki, dzięki czemu woda znajduje swoje ujście. 120 na 60. Takie są wymiary tej maty, gdybyście byli ciekawi. To jest wersja Large. Ona ma jeszcze swoją młodszą siostrę, wersji Medium. Kiedy jeszcze warto zastanowić się nad wyborem maty typu kołyska? Przychodzą mi do głowy szczególnie dwa momenty, kiedy warto wybrać taką matę ponad inne. Pierwsza sceneria to jest łowienie na pomoście. Dzięki temu, że mata wisi w powietrzu, ryba nie obija się o twardy pomost. Drugi scenariusz to beton. To już jest chyba raczej sytuacja, w której taka mata powinna być pierwszym wyborem, który karpiarz powinien rozważyć, jeżeli chce łowić w takich warunkach. Łowicie na komercji? To również może okazać się niezbędny atrybut karpiarza. Wiele łowisk komercyjnych wręcz oczekuje tego od swoich klientów, że będą fotografować się z rybami właśnie nad taką matą. Więc opcja od Prologica jest bardzo ciekawym wyborem. Ponadto, pewnie niewielu sobie z tego zdaje sprawę, ale zajmuje ona bardzo mało miejsca. Ponadto w zestawie otrzymujecie pokrowiec, który jest ogumowany od wewnątrz, więc nawet jeżeli składacie się po deszczu bądź po sesji, za to trzymamy kciuki, unikniecie tego, że zabrudzicie swój samochód bądź też mieszkanie, w którym trzymacie swój sprzęt. Więc jeżeli rozważaliście zakup nowej maty, to sprawdźcie koniecznie propozycję od Prologica, matę Avenger SS Cradle w wersji Large oraz jej siostrę w wersji Large. Siemano, siemano.